Nie, presji może nie było, po prostu chcieliśmy zagrać dobre zawody i wreszcie w Tarnobrzegu wygrać ze Stalową Wola. Mi jeszcze do tej pory tutaj się nie udało, na wyjeździe wygraliśmy, tutaj jeszcze nie było takiego meczu, tak więc bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu. No i chyba z tego, że to ty strzeliłeś te bramki. O, bramki to obojętnie kto strzela, bardzo się cieszymy, że wygraliśmy ogólnie mecz, tak więc to czy ja będę strzelał, czy ktoś inny, to nie ma znaczenia żadnego. No tak, no doping był wspaniały dzisiaj, jak to na derbowe mecze w Tarnobrzegu, tak więc kibice nas nieśli na fali, cały czas dążyliśmy do tego, żeby wyrównać i strzelić zwycięską bramkę, tak więc bardzo im dziękujemy. Myślę, że na razie to tyle meczy zawaliliśmy w tamtej rundzie, że nie mamy co patrzeć w tabelę. Musimy skupić się na każdym kolejnym meczu. Za 5-6 kolejek już będzie można sądować, gdzie, o co będziemy walczyć. Udany mój powrót do Tarnobrzega przed własną publicznością, z czego się niezmiernie cieszę. Wygraliśmy dzisiaj bardzo ważny dla nas mecz, dla naszego regionu, dla Podkarpacia. Derby są nasze. I z tego się należy cieszyć. Przy okazji chciałem serdecznie podziękować wszystkim kibicom, którzy dzisiaj mimo pierwszej połowy niepowodzenia nie odwrócili się od nas, a nas wspierali, pokazali, że są 12 zawodnikiem i pokazali również, jak bardzo potrafią nam pomóc. Serdeczne dzięki, chłopaki. Oczywiście, że wolę być na boisku. Jest to, że tak powiem, mój zawód. Staram się go wykonywać jak najlepiej, jak najdłużej. Myślę, że z niezłym skutkiem. To jest trochę inna specyfika. Po tamtej stronie na trybunach są troszeczkę inne emocje, na boisku są troszeczkę inne emocje, ale dopóki zdrowie dopisuje, to wolę być na Zielonej Murawie i moi koledzy z menadżerzy dopingowali zespół, w którym gra, czyli Siarkę Tarnobrzeg. Zagraliśmy troszeczkę inaczej niż powinniśmy zagrać. Pewne schematy, pewne rzeczy nam nie wychodziły w drugiej połowie. Wyszliśmy bardziej zdeterminowani, bardziej z wolą zwycięstwa. Ta wola również była w pierwszej połowie, lecz czegoś nam brakowało. To, że Marcin strzelił dwie bramki, chwała mu za to, tego jest napastnikiem. Napastników się rozlicza za bramki. Natomiast czy był jakiś taki układ? Nie. Po prostu mieliśmy grać szybką piłkę do przodu, a ci, co są z przodu, są odpowiedzialni za zdobywanie bramek i Marcin dzisiaj potwierdził, że jest klasowym zawodnikiem, klasowym napastnikiem. Małymi łyżeczkami nie zachwyśniły się tym wszystkim. Po meczu w Pruszkowie humory były znacznie gorsze. Fakt, że w Rybniku nie zagraliśmy dobrego spotkania, ale zagraliśmy bardzo skutecznie. I to tknęło w nas takiego ducha, uświadomiło nam, że jesteśmy zespołem klasowym, że mamy bardzo duży potencjał, co pokazaliśmy w dzisiejszym meczu. Staramy się grać w każdym meczu o maksymalną pulę i mogę Was wszystkich zapewnić, że tak będzie do ostatniego spotkania. Celujemy w czub tabeli, dlatego każdy mecz i każde spotkanie, które Siarka będzie rozgrywała z takim samym zaangażowaniem, z taką samą wolą walki jak dzisiaj.